Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie w drugiej części będziemy tutaj rozmawiać o gołębiach i hodowli kolegi Marcina Kobieli, no i tutaj pomagającego mu w hodowli Michała Michalczyka. Tutaj, kiedy chodziliśmy po gołębnikach, tam jeszcze był taki malutki budynek, gdzie ma taki pawilon, można powiedzieć, gdzie koledzy trzymają puchary, jakieś tam inne rzeczy, ale był tam taki właśnie tutaj, zobaczmy, zeszyt. Taki, znaczy może nie zawsze taki terminarz, to jest na 2016 rok, ale tutaj co ciekawe mnie zaciekawiło, bo to jest taka hodowla prowadzona w sposób bardzo systematyczny od 2009 roku, bo oni w sumie bardzo szybko zaczęli, późno zaczęli, czyli to są hodowcy stażem, powiedzmy młodzi. W 2009 pierwsze sukcesy się pojawiły już w 2014 roku na skalę ogólnopolską, natomiast ten zeszyt to jest właśnie ciekawy, tu mi proszę nie przeszkadzać chwilowo, bo to jest tak, na każdy dzień danego dnia zapisują, co było gołębiom podane. Tutaj trochę jest takie tajne, bo mam takim pismem pisanym, że to ciężko, tak jak hieroglify egipskie. Ale oni się tutaj, że tak powiem, biorą, doskonale w tym orientują i dzięki czemu takiemu systemowi oni wiedzą, co którego dnia podali. Na przykład tutaj mamy, weźmy 4 maja, woda zakwaszona plus belgasol, lotowe 100% plus, no i tutaj lotowa olej mix, co? Karma lotowa i widzimy, tu wszystko mają rozpisane, lotowe, tak, rozpłodowe, młode, czyli widzimy taka systematyka i wtedy dzięki temu jesteście też w stanie sobie tutaj... No bo nie mam takiego owego, takiego sztywnego programu i dlatego tak tu jest zapisywane. Tu jest wszystko zapisywane, co się dzieje, konkretnie dzieje, czy są treningi wywożone na terenie, kiedy są szczepione, kiedy są odsadzone młode, na jaki lot, jak, każda notatka w danym dniu z gołębi, wszystko jest wpisywane w ten zeszyt. Czyli to jest coś takiego, tak jak kiedyś tutaj nawet z kolegą Andrzejem Głazikiem, czy z innymi tutaj hodowcami takimi, którzy dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami o prowadzeniu gołębi, po prostu obserwujecie i wtedy w zależności od potrzeb podajecie, tak? Tak. I w zależności też jeszcze, jakie loty macie zaplanowane, wiadomo, cięższy lot, inaczej przygotowane gołębie, inna karma, też w jakiej kondycji są? No, żeby w przyszłym roku na przykład wiedzieć, jak to było prowadzone. Czyli ciągle żeby... modyfikujecie, tak? Ciągle modyfikujemy. No, zobaczmy, do kiedy żeby się nie zastanawiać. Tu mamy teraz końcówkę, nie mają tak rzeczywiście. Cały 15 rok był. Grudzień jest 16, teraz mamy 15. Jest, co, zobaczmy, co dalej dzisiaj. No mamy rodowe, rozpłodowe i młode. No i mają tak to... Pismo też im się tutaj trochę nie zmieniło już tam, czy to jest taki rodzaj kodu nawet. Michał akurat prowadzi to, co codziennie, co robi z gołębiami. To umiesz to czytać też później? Tak, no, umiem. Jak nie umiem, to dzwoni się pyta. To taki zeszyt, jakby ktoś przychwycił, to można powiedzieć, ma taki na rok podzielony całkowicie plan. O, już tak. Jakby umiał, jak się nazywa nawet... Każdego dnia, co się dzieje. No tu widzimy, tutaj tylko nie mamy podane dawek, ale tutaj słowa klucze to wystarczą. Tak. No. Tutaj tak te gołębie tutaj dało, czy to szczepienie, kiedy było zrobione, na co? Salmonella, czyli mamy to wszystko. O. Dobrze, tutaj, czyli tak wygląda właśnie w praktyce, jak ten program lotowy. Ale tak teraz poważnie, powiedzmy jeszcze tak, jak, bo o tym będziemy rozmawiać. Teraz mamy okres pierzenia, przygotowania do rozpłodu. Wy jakieś specjalne stosujecie tutaj, może jakieś metody macie swoje? To na czym bazujecie, jak to robicie? Czy ogólnie na cały rok się jednakowo prowadzi te gołębie. Jedynie to się jakieś tam zmiany do gołębi lotowych stosuje. A rozpłodowe, no to wiadomo, no jest od pierzenia, no to dostają pierzeniowe karmy, jest okres rozpłodu, dostają rozpłodową z dużą ilością grochu i cały tak, no nie ma jakiejś tam typową, jedynie przygotowania to są szczepienia gołębi. Tak. Jakieś kuracje też przeprowadzacie specjalnie, no, czy raczej nie? Nie stosuje się żadnej kuracji. Nie robicie żadnych kuracji? Jeżeli tak jakieś... Hodowce jak na żółty guzek, zawsze każdy tak obligatoryjnie. Jak już zniosą jajka, to wtedy tylko się wyłącznie robi. Raz w roku dostają na żółty guzek. Jakieś specjalne mieszanki, jakieś miksy warzywne czy coś takie? No, dostają. Dostają zioła cały czas gołębie. Zioła jakieś macie specjalnego producenta, czy sami zbieracie? Nie, po polach tylko gdzieś tutaj się zaopatrujecie? Nie, kupujemy. Ogólnie mieszankę różnych ziół. Różniakie rodzaje ziół są, wymiesza się wszystko razem i się podaje. Codziennie praktycznie. Dobrze, teraz jak już będą teraz gołębi, kiedy będziecie parować? 20 lutego dziś. I młody się pierwszy spodziewacie wtedy? No tak parujemy, żeby akurat rozpłodowe i lotowe są parowane 20. Tak jest to wyliczone, że już przed pierwszym lotem konkursowym te lotniki już tydzień, półtora tygodnia do dwóch tygodni nie mają już młodych. Idą już od wdowca, tak? Mhm. No i wtedy się przekłada, żeby nie obciążać gołębi, bo to wiadomo, jakieś tam młodsze gołębie później są do rozpłodu dołożone, nie zniosą jedno jajko albo jak coś niezalęgnięte, no to z tych lotowych się przekłada jajko i wtedy... Czyli właśnie wychodzi na to, że z lotników też puszczam młode, nie są lekceważone, bo... No to dużo było w tym roku, że i po dwa młode prowadziły i jakoś to nie wpłynęło na nich jakąś tą słabą
Trenujecie też się mocno, trenujecie je przed sezonem? Cały czas. No ogólnie tak nie wykupiamy się bardzo dużo wcześniej, tylko te ostatnie powiedzmy dwa tygodnie przed pierwszym lotem, no to się ostro ich trenuje, tak? Wtedy, kiedy te pierwsze loty się zaczynają, te gołębie jak przylatują w kondycji, jak już załóżmy, wy tych pewnie problemów nie macie, ale te pierwsze loty to się kończą tym, że często gołębie łapią jakieś infekcje, czy coś, czy wtedy stosujecie jakieś środki pomagające utrzymać to zdrowie, czy nie? Nie, no nie, czy nie macie takich problemów. Nie ma takich problemów. Wy takich problemów nie macie. Nie, badaliśmy gołębie w 15 roku było badane, w tym roku chyba nie nawet. W 15 roku po trzecim locie były badane, niby wyszedł gronkowiec, a i tak gołębie mistrza Polski wylatały, także z tym gronkowcem tak różnie jest. A w 16 roku nie były badane. Żadnych profilaktycznych antybiotyków czy coś? Raz dostają BS-a tylko w tabletce. Tabletek indywidualnego gołębia. Indywidualnie, ale BS-a w tabletce. Każdy dostaje indywidualnie. I to raz. Ale to lotniki tylko, a rozpłodowe tylko jak na jajkach siedzą, raz dostają. Żadne młode później, przez cały rok później nie dostają żadnego antybiotyku, żadnego leku. No. To oprócz do karmy jakieś suplementy, diety takie energetyczne czy coś podajecie? Nic kompletnie? Jak coś tam się daje, nie mówimy, że nie, jakieś tam aminokwasy, tak, ale no bardziej, mówię, to zioła się dodaje, nie? Bardziej, że tak powiem, karmą operujemy. To nie ma to, że tak kiedyś... Dobre jakości karmą, ilością tej karmy. Z pokolenia na pokolenie szło, że jęczmień i tak dalej, pszenica przychodzimy, tu się karmi cały czas jednakowo dobrze. Nie ma to, że lot ma być z wiatrem pod wiatr i mają dostać dietę, bo przelecą, jeśli będą karmione za mocno, tylko po prostu cały czas. No nieraz przelatują te gołębie, nie tak, ma, że nie przelatują, ale jak szpica jest, jak trafi dobrze szczeli, no to jest, no właśnie, no to szpica to, cały czas szpica, jest. No. Lepiej nam tam siądzie z 50, 10, a będzie pierwszych, niż z 50 zrobimy 45 konkursów, a 200 czy 100. Na takiej gołębiach się raczej no teraz to nie wylata. Tu ciężko trafić ten jak lot, niby się zapowiada z wiatrem, albo niby miał być ciężko, okazuje się lekko i tak dalej. Ogólnie te gołębie są mocno przygotowywane. Cały czas będą na to, czy tak, jednakowo, cały rok, czy to jest zima, czy nie. To... Czyli krótko mówiąc, o przygotowywaniu gołębi, o jak się, co, że tak powiem, później mają w karmikach, oprócz karmy, to za dużo nie porozmawiamy, bo z tego co słyszę, to poza ziołami to nic nie przygotowujecie. Ale elektrolit chociaż mają w pojemnikach, czy nie? Nie mają elektrolit. No chyba, że już jest bardzo jakiś ciężki lot, albo jakiś tam przylecą gołębie późno, no to jakoś tam się wspomaga elektrolitem. Albo jakiś tam, no, jak było pewnie jakieś tam szczepienie, coś podane na przykład na tego BS-a, na tabletkę czy coś, no to bo są naprawdę ciężkie loty teraz były, no to nieraz tam się poda, tak, ale to ogólnie to nie dostają nic takiego. Nie ma zasady, że trzeba podać. Już wyjątkowo widzimy to wtedy. Czyli się widzimy podaje. Ta karma, dobra karma, odpowiednie dozowanie i jakościowo i ilościowo też z tego co słyszę właśnie i to powoduje, że no, wam całkowicie wystarcza. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o. No ilość się te karmy, no jeżeli ta karma, no, ludzie uważam, że bardzo często błąd popełniają, trenują gołębie, a nie dają tym gołębiom dobrej karmy, dobrze jeść. No, jak każdy sportowiec, jeżeli trenuje, to im dobrze musi zjeść. No, a jak młode trenując ostro, jak słyszę, niektórzy po 30 razy wywożą, a dostają pszenicę, jęczmień, no to no niestety, no, ale moim zdaniem takie trenowanie do niczego nie prowadzi, bo to jeszcze gorzej, później przychodzi lot i te gołębie tak nie mają siły lecieć, tak? Żeby się mięśnie wyrabiały, musi mieć składniki odżywcze i wtedy to ma sens. A przeprowadzacie też selekcję, gdy na przykład widzicie, że gołąb jakiś słabnie na locie, czy coś z tego gołębia odizolowujecie, usuwacie z hodowli, czy nie na lot i sam musi wykruszyć? Nie, no to samo się. Sam się musi wykruszyć. A jak już nie chce latać koło domu, no to wtedy się już go tam usuwa, nie? Bo jak bierze się flagę i nie chce latać, gdzieś tam siada na jakimś drzewie, nawet na tym, no to już wiadomo, że nie będzie lotnika. Ale dążymy do tego, żeby tak właśnie takie gołębie zostawały, które kurde zostają mocno, że tak powiem, przeselekcjonowane pod kątem. Ale koszem, pod kątem fizycznie, fizycznie i psychicznie. U nas roczniak to idzie do maratonu, na przykład na szybowcu idą wszystkie roczniaki, cały program, całuśki program. Tu w Radomiu to część jest oszczędzona, a część nie. No. Znaczy, no, oszczędzanie to polega na tym, że no, do tych kategorii. Do tych kategorii, tak. Raz, że nie ma dużo tych gołębi, które by były starsze i mogły iść na ten maraton. Bo te maratony akurat różne są, przeważnie ciężkie, jeszcze u nas tu w rejonach to jest bardzo ciężkie, ale no, jak jeżeli wyliczamy koeficjenty, gołębio miały tam powiedzmy przed pierwszym maratonem koeficjent 45 w B kategorii, no i to tak naprawdę nie wiadomo, który ten gołąb będzie liczony do tej kategorii, bo to różnie miały czołowe konkursy, no być może to będzie się poprawi o 5, być może o 10, tak? I do końca, no to już de facto te gołębie nie idą na maraton, czekają na po prostu na po maratonie lot 300, No i wtedy, no i tak się 2 lata z rzędu się tak sprawdziło. No później się na rejon siada 30,
czy tam 15 pierwszych na rejon gołębi i jakoś to się sprawdza, nie tracą formy, a lecą dobrze. Nie? No właśnie, i to jest, też to jest tą formą, tak, co tak z pokolenia na pokolenie jest przekazywane, że gołąb nie wytrzyma całego sezonu w dobrej formie, a to jest wcale nieprawda. Mogę to potwierdzić, że z pierwszego lotu powiedzmy nam siada tam 10-15 pierwszych i jak jest zarówno z ostatniej 300 i też są te gołębie, które siadły z pierwszego lotu, więc jakie wytrzymywanie formy, dlaczego nie wytrzyma? Moim zdaniem, że to jest taka nieprawda. No i siadają pierwsze stadami, to wiadomo, że wyprzedzają te inne stada gołębi, no, bo często zadawane pytanie, dlaczego się gołębie nie załapały z tym stadem, bo różne historie ludzie tworzą. Stado oddział i tak dalej. No, a aż tego głowa się nieraz... Nie mogę słuchać, bo to jest dla mnie śmieszne, co ludzie opowiadają, więc popatrzą na prędkości, ja obserwuję listy i widzę, jak jest. Na przykład mogę tu podać do przykładu, na przykład oddział Przysucha ma z tej samej miejscowości, co my lot, jest to oddział... lot Kalisz był, tak? Kalisz. Kalisz chyba, no. To jest 310 km. Nie, do nas jest 220, do nich jest tam około 180. Mm-hmm. Oni puszczają po nas. 23 gołąb u Marcina, jest to gołąb z prędkością 1200 i więc z taką samą prędkością gołąb pierwszy jest przy susze. Ale Marcin ma 23 pierwsze na oddział. A, czyli 23 gołąb ma taką samą prędkość jak pierwszy? Nie, u mnie było 1200 chyba 40. Pierwszy? Ja mówię. Pierwszy, no. Ale ten, co ma 1201, twój, jest 23 na Radom. Na Radom. A tam jest... No, tak jak w okolicznych te sąsiednie oddziały miały właśnie takie porównywane prędkości. Prędkości takie. Gdy 24 gołąb, co jest w Radomie powiedzmy pierwszy, ma taką samą jak przy suszy. No i tak samo, jeżeli chodzi o poziom tych, poziom hodowli albo poziom hodowców w oddziele, czy tam poziom ilości wkładanych gołębi. No u nas w oddziele Radom no, jest tak, że akurat czy szydłowiec, no w okolicznych tu oddziałach, no tych gołębi jednak ginie, w centralnej Polsce sporo ginie. I dwa razy udało się mistrza Polski wylatać w B kategorii i tak naprawdę no, często słyszy się, że jak to ktoś wyników nie zrobił, bo nie było gołębi, nie, dużo koszowanych i tak dalej, bo komuś siada gołąb 10, no i niestety mało gołębi szło i tego wyniku dobrego nie ma, tego koeficjentu. No tylko, że tak naprawdę skoro ten gołąb był 10, to wiadomo, że ileś procent go wyprzedziło tych gołębi, powiedzmy z 1000, jak 10 do 10% go wyprzedziło, a jakby szło 6000 gołębi, no nie jest powiedziane, że on nadal będzie 10. No skoro może być może ileś procent go wyprzedzi. No u nas akurat tak było w oddziele w Radomiu, że na 300 szło po 800 gołębi, na jedną ostatnią było 800, na przedostatnią było 900, chyba daje 40. No i tak ty, no jeżeli te gołębie siadały szpicowo pierwsze, no to tam wiadomo, ten koeficjent nie liczy się od 0,20, tylko 0,80. Ale jak siadają pierwsze, no to wystarczy 4 gołębie, które dobrze się odbiją i już jest sukces gwarantowany, tak? Mhm. Tutaj do takich rzeczy to rozmawialiśmy, wy teraz tak jak bardzo mało podajecie tych suplementów diety, jeżeli to w ogóle, tylko praktycznie zioła, dobra karma, odpowiednio dozowana jakościowo, ilościowo. Tutaj to jest tak od początku, od tych powiedzmy czasu, kiedy zacząłeś w 2009 roku, czy też stosowałeś i dopiero doszedłeś po kilku latach? Nie, na początku stosowałem różnego, szukałem wszystkiego. Gołębie były, wszystko było, tylko nie było właśnie wiedzy. Nie? To co cię natknęło na to, żeby tak zrobić? Doświadczenie własne? Tutaj te obserwacje? Doświadczenie, no, może nie własne podpowiedzi. Z takim się zaprzyjaźniłem kolegą Tomaszem Kliczakiem, lekarzem weterynarii, z takim kolegą z Warki, takim Mirkiem Budzianowskim. I po prostu zadałem pytanie, bo nie było sukcesów, jakieś tam programy zacząłem, pokupowałem, nie było sukcesów. I zadałem pytanie w końcu, jak to prowadzić. No, Mirek mi tam trochę podpowiedział, jak to powinno być. No i później do tego weterynarza zapytałem się, czy to jak to jest właśnie. No podanie tego leku przed lotem, czy to ma jakiś tam wpływ na dzień jakiejś tam powiedzmy złotej saszetki, czy to ma wpływ na jakiś lot tego gołębi. No jak najbardziej mi świadomił, że powiedziałem, mówię, weź mi pan powiedz pod względem weterynaryjnym, jest takie możliwe czy nie. No powiedział mi, że raczej to nie jest to możliwe, jedynie co osłabi wewnętrzne organy, te organy. Jeżeli jest gołąb chory, zrobić badania, wymazówkę, ma drogi oddechowe zapchane, trzeba zrobić kurację dwutygodniową, czy ileś tam zaleci się tym i tym, no i wtedy to ma sens, a tak nie ten. No i tak postanowiłem, spróbowałem, no i wystrzeliło to. Ta selekcja jeszcze właśnie. I ta selekcja. I to powoduje, że właśnie, to jeszcze tak jak mówimy, bo sukcesy, które są tutaj, tak jak mówisz, od 2009
roku tak naprawdę hodujesz gołębie, 2014, 15, 16, to jest 6-7 lat dopiero minęło, a to już wyniki masz na skalę tutaj i polską. I tak jak teraz w tym roku, to znaczy, przepraszam, nie w tym roku, w zeszłym roku na wystawie europejskiej tej gołębi w Bukareszcie, to tak. 3 gołębie twoje zdobyły. O, 3 pierwsze roczniaki w Polsce miałem. No właśnie. No. Tutaj widzieliśmy na scenie, kiedy odbierałeś ty z synami, bo wtedy się synowie bardziej podsuwają, żeby tam pójść, ten splendor cały zobaczyć. To odbierali się też dużo przecież i tytułów w skali Polski przecież na scenie, nie? Znaczy, jak kupowałem gołębie, na początku, no nie powiem, te gołębie ukupowane było różnie. Ktoś tam nieraz wyczuł, że jakieś tam pieniądze chciałem zapłacić za gołębia i ktoś, że tak powiem, wcisnął. Ale później, jak zacząłem, o co chodzi w tym wszystkim, nawet jak pojechałem na zachód, no to ja jeszcze nie fascynowałem tym, że kupuję jakiegoś sławnego nazwiska, no bo tak było, przeważnie jeździłem, no bo jakieś tam wiadomo, że procent tych gołębi jest lepszy, tylko już kupowałem konkretne gołębie. No, nie tylko, żeby ktoś mi dał, tylko konkretne. Jakiś sobie ten wizerunek tego swojego gołębia ubzdurałem, no i tak się starałem kupować. No i do tej pory tak, co się sprawdza, bo którego gołębia, owszem, no były takie, niektóre kupiłem z aukcji, jak to się, aukcji na internecie, nawet i z Allegro. No, często było tak, że tego gołębia nawet i oddałem komuś za darmo, nie było się nie ten, ale to były jakieś tam nieduże pieniądze za tego gołębia. Część było, że trafiłem idealnie, bo pewnie bym pojechał do hodowcy i zapłacił mi 3 razy tyle, ale takie ryzyko podjąłem. No ale później jak już jeździłem, każdego gołębia w rękę wziąłem, najpierw wybierałem pod względem kosze, pili sobie kawkę, ja tam języka przeważnie nie znałem, pili sobie kawkę, ja sobie wybierałem, później powiedziałem, żeby mi pokazał rodowody tego gołębi, no i z rodowodów dobierałem dopiero gołębie. Nie? Czyli... No i u Kopmana, jak kupiłem akurat, no to w pierwszym roku miałem najlepszego lotnika oddziału na młode samiczkę, no i co roku po tej samicy, samczyku, wszystko jakoś tam się sprawdza. Nie? Czyli teraz, kiedy już wiemy, jak do tych gołębi dobry doszedłeś, to możemy spokojnie przejść do omówienia ich pochodzenia. Także na razie dziękujemy, a w kolejnej części porozmawiamy już dokładnie o gołębiach, jak to właśnie kolega Marcin, tutaj z Michałem, doszli do takich sukcesów.